Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj jest nasz ostatni dzień w górach. Ja właśnie wstałam, nie mogłam trochę wstać, ale stwierdziłam, dobra, podnoszę się i wyglądam za okno. Za oknem dosypało nam trochę śniegu, więc jakoś tak mnie to pobudziło do tego, żeby zacząć vlogmas od samego rana, od pierwszych chwil po przebudzeniu. Jestem jeszcze w piżamie, jeszcze chwilowo w łóżku, ale wstaję, dopakowuję walizki, idziemy na śniadanie. Po śniadaniu pakujemy się do samochodu, jedziemy na narty, później po nartach jemy obiad i wracamy do domu, także dzisiaj taki dzień trochę na wariata, ale fajnie, bardzo się cieszę, bardzo fajny, aktywny wyjazd, więc zapraszam Was na kolejny dzień w górach z nami. I dojechaliśmy na miejsce. Dzisiaj znowu jeździmy na Rusinowie, tak jak wczoraj. Były tutaj fajne warunki i Mateusz tutaj jako znawca nasz tego wyjazdu stwierdził, że dzisiaj też właśnie tutaj uderzymy. Więc jesteśmy już na miejscu, kupiliśmy karneciki i zjeżdżamy. Dzisiaj jest jeszcze zimniej niż wczoraj. Dzisiaj jest minus 7, więc jest taki konkretny chłodek. Zobaczymy, ile damy rady zjeżdżać. Mamy na razie karnety na 3 godziny. Mrozek, słuchajcie, naprawdę mocno odczuwany, więc teraz zrobiłam sobie przerwę. Przyszłam do karczmy z Kacprem. Pijemy sobie herbatkę i troszkę się rozgrzewamy. Jeszcze chcę wrócić na stok i trochę pojeździć, ale taka 20-30 minutowa przerwa dobrze mi zrobiła, naprawdę. Już miałam takie mega, mega zimne, bolące palce u rąk i u stóp. Także siedzimy sobie tutaj w karczmie i się grzeje. Pozjeżdżałam sobie jeszcze chwilę po tej przerwie w karczmie i teraz już siedzę w samochodzie i jedziemy do restauracji. Dostałam polecenie na DM od jednej z obserwatorek, że jej kuzynka bodajże pracuje w knajpie Ta Tradycja. Jest tam szefem kuchni i właśnie dostałam duże polecenie od tej dziewczyny na to, żeby odwiedzić tą knajpkę, więc jedziemy tam dzisiaj na obiad. Ta Tradycja w Bukowinie Tatrzańskiej. Niestety, weszliśmy do restauracji, okazało się, że mimo, że na goglach jest napisane, że są o 12, to dopiero o 13 będziemy mogli wejść, więc szukałam jakiejś innej knajpki. Nie wiem, czy Wam mówiłam tutaj na vlogu, ale my z Katrym pożyczaliśmy sprzęt, ja miałam tylko swoje buty, więc jeszcze musimy oddać po drodze nartki. No, ale Boże, pogoda teraz jest mega, jak tak się patrzy, nie? Super wyglądają te drzewka, takie rozśnieżone w słoneczku. Jesteśmy pod nową knajpką, ja zapomniałam sobie wziąć ze sobą czapki, jest walizka już spakowana, więc będę bardzo bezpieczna w kasku w restauracji. Część wyjazdu, czyli rozpakowywanie walizki, wrzucanie prania. No, powiem szczerze, trochę do zrobienia jest. Jeśli chodzi o t-shirt, to jest już dostępny na Wowko, także wpadajcie koniecznie na stronę, zamawiajcie. Only good vibes, people come and go, that's life. Z tej strony Nadruk, z tej strony Haft. Słuchajcie, nam się teraz szykuje na maksa intensywny tydzień. Codziennie gdzieś jesteśmy, serio. Przez pierwsze dwa dni jesteśmy w Warszawie, w środę jesteśmy we Wrocławiu, w czwartek jesteśmy znowu w Warszawie i w weekend na 90% jesteśmy znowu w Warszawie, a w niedzielę planujemy pojechać za granicę na jarmark, więc cały tydzień jesteśmy w samochodzie. Nie wiem, ile kilometrów zrobimy, ale chyba jakiś rekord pobijamy tygodniowy, serio. No ale dobra, otwieramy kalendarz. Dzisiaj możemy otworzyć 3 okienka. Możemy dzisiaj otworzyć okienko numer 13, 12 i 11. Dobra, tu mam 12. Trzy bardzo dobre, wręcz powiedziałabym, że rewelacyjne produkty.
Pierwsze shower cream, shower gel do mycia ciała o zapachu masła Shea, bardzo fajny, mała pojemność. Mini pojemność super maseczki, to jest maseczka Himalayan Charcoal, to jest taka mocno czyszcząca maska do twarzy, super na zaskórniki, bardzo ją lubię, mam ją w dużej pojemności i często używam, kiedy mam problem z cerą. I trzecia rzecz, Coconut Bath Bubble, znam tą kulę o zapachu kokosowym, bardzo fajna, no ja niestety nie mam w tym mieszkaniu wanny, więc podaruję ten prezent Wiktorii. Kolejny kalendarz Sinsay, tak samo trzy okienka. I w tych trzech okienkach również mamy piękne rzeczy. Zachwycałam się ostatnio pięknym naszyjnikiem z choinką, a teraz w kolejnych okienkach miałam bransoletkę z choinką, dokładnie tą samą, i pierścionek z tą samą choinką, śliczności. I w trzecim okienku były reniferki z czerwonym noskiem. Piękne. Śliczna ta biżuteria. Kalendarz z Linda. Nie zjem tylu aż słodkości z trzech dni. Może jakąś jedno okienko, chociaż jestem dalej po tych pierożkach jednak pełna. Mam tabliczkę czekoladki, mam cukierasa czekoladowego i w jedenastce miałam dwie kuleczki z Linda z nadzieniem, ale zostawiam sobie je na później. I jeszcze kalendarz spożywczy, no i tutaj tak, dwunastkę mamy tutaj, jedenastkę mamy tutaj. W tych trzech okienkach były znowu jakieś pyszności, musli truskawkowe z nerkowcami i czekoladą, batonik czekoladowy z płatkami owsianymi i śliweczką oraz krem z ciemnej czekolady w takim mini słoiczku. Mega. A teraz mamy godzinę 20, ale firma nas wzywa, tak to jest, jak się prowadzi swoje działalności. Musimy jechać zrobić uzupełnienie stanów magazynowych w drogerii i dodatkowo robimy teraz premierę wowką, więc mamy dużo paczek do spakowania. Przyszło do nas zamówienie, więc mamy pełno kartonów wokół. To dopiero w sumie część rzeczy. Jeszcze bałagan na podłodze, bo jesteśmy w trakcie rozpakowywania. No i tu zostały nam trzy ostatnie kartony, było ich kilkanaście, więc prawie koniec, no ale troszkę jeszcze pracy nas czeka. Godzina 23, a w sumie to po 23 skończyliśmy dodawać. Wracam do domu, Kacper na chwilę zostaje w biurze pogarniać jakieś ostatnie tematy, przy których już ja nie jestem mu potrzebna, więc ja już do domu się myć i spać, bo jestem padnięta. On dzisiaj o wiele mniej ode mnie jeździł na nartach, więc chyba ma więcej sił i też spał w drodze powrotnej. A ja jestem, już powiem wam, przeżuta po dzisiejszym dniu, więc wracam do domku. No i w sumie mogę się z wami już teraz pożegnać, bo myślę, że nie będę miała głowy w domu do tego, żeby nagrywać coś jeszcze. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się już jutro w kolejnym vlogu. Pa!